Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym jest dla bliskich i dalekich. Bóg i pokój dać go może Pan nad Pany. Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, werset 16? Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Dzieje Apostolskie 14:16. Oraz list do Rzymian, 4 rozdział, werset 15. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Chcielibyśmy otworzyć Słowo Boże na Jozuego. Jozuego, rozdział 2. Jozue, syn Nuna, wysłał z Sittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich. Potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie. Ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów. Bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył
Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu? Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca. Dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę, i moich braci, i moje siostry, i wszystkich ich bliskich, i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie: życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, a gdy potem Pan da wam, da nam, a gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich: idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie: chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła: jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Odszedłszy stamtąd, przyszli do gór i pozostali tam 3 dni, aż powrócili ścigający. A szukali ich ścigający po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. Zawrócili tedy ci dwaj mężowie i zeszli z gór. Przeprawili się na drugą stronę i przyszli do Jozuego, syna Nuna, i opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Jozue, syn Nuna, wysłał 2 ludzi jako wywiadowców. Oni mieli tam zadanie, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja. I ta misja prawie zakończyła się katastrofą. Dlatego, że co to za szpiedzy, o których wie przeciwnik? Doszło do dekonspiracji albo ujawnienia tych ludzi, bo w 2 wersecie widzimy, że nawet król Jerycha wiedział, że przyszli jacyś mężowie,
synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Więc można by powiedzieć, że sprawa była zupełnie przegrana. Od razu możemy, wiedząc o tym, że jeśli przeciwnik zna zamiary, przewidzieć, że zrobi wszystko, żeby tych wywiadowców złapać, i tak się tutaj faktycznie też tak stało. I ci wywiadowcy z jednej strony mieli funkcję, którą można by nazwać po prostu przeszpiegowanie, wyszpiegowanie tego, co się dzieje w tej ziemi, ale dla pewnej poganki stali się posłami dobrej nowiny, dlatego że byli u kobiety, która jest tutaj wymieniona w trzecim wersecie. Jej imię jest Rahab. I co ciekawe, jest powiedziane: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie. Czyli wszyscy wiedzą, oni są u Rahab. Oni są tam albo byli, bo widzieli ludzie, że weszli do twojego domu, i można by powiedzieć, że jest to kwestia całkowicie już jawna. Można było ze strony takiej ludzkiej uznać sprawę za zamkniętą, złapani, koniec. Rahab jest ciekawym przypadkiem, bo jest to poganka. Wiele o niej nie wiemy, ale wiemy, że nie należała do ludu Izraela. I wiemy o niej najważniejszą rzecz. Wspomina ją Jakub w liście Jakuba, rozdział 2. I wymienia ją jako osobę, która na pewno będzie przez całą wieczność w niebie. Jakuba, 2 rozdział, 25 werset. Rahab, nierządnica, została usprawiedliwiona. Tak zawiera takie informacje to pytanie Jakuba z 25 wersetu. W podobny sposób i Rahab, nierządnica. I tu jest pytanie: czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Odpowiedź na pytanie, czyż nie z uczynków, brzmi oczywiście: nie, nie z uczynków, z wiary. I to widać, jeśli się popatrzy na tą historię z Jozuego. Ona uwierzyła i dzięki temu wie każdy, kto ma Biblię, że Rahab jest w niebie, jest usprawiedliwiona. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą Rahab, tutaj w wersecie 4, to jej wypowiedź jest następująca. Kobieta ta wzięła, ukryła i rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie. Ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. I tutaj być może jest tak, jak ona powiedziała, że wtedy jeszcze może nie wiedziała, może się dowiedziała tego faktycznie od króla. Ale 5 werset już zawiera, widać, działanie Rahab w celu ukrycia ich. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Wiemy, że oni w tym czasie cały czas byli pod jej dachem. Więc ona tutaj wprowadziła w błąd swojego tutaj rozmówcę, bo powiedziała: gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Czyli oddaliła niebezpieczeństwo od sług Bożych tym właśnie komunikatem. Gdyby oni jeszcze się kręcili tam po jej posesji, być może przypadkowo trafiliby na jakieś ślady obecności tych
sług Bożych i byłby tutaj pewien taki trudny do ukrycia przypadek, na tyle trudny, że ktoś by na nich trafił. Więc zrobiła wszystko, co mogła, bo przecież nie miała innych środków, jak tylko swoje słowa, żeby oddalić niebezpieczeństwo od sług Bożych. Skierowała wrogów Bożych w inną stronę. Technicznie byśmy powiedzieli, skłamała. Natomiast ona generalnie działała poza zakonem. Była poganką. Nie wiązał jej zakon. W Dziejach Apostolskich 14 rozdział, werset 16. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Dzieje Apostolskie 14:16. Oraz list do Rzymian, 4 rozdział, werset 15. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Nie możemy brać czegoś, co w ogóle nie było nigdy przewidziane dla pogan, jako przymiar do oceniania jej działania. Dlatego też Słowo Boże nazywa ją do końca nierządnicą, gdyż faktycznie nierząd był grzechem, gdy się było Izraelitą, potomkiem Jakuba, żyjącym w społeczności Izraela, gdy był sprawowany kult w świątyni. Gdy któregoś z tych elementów nie było, zakon w ogóle nie był tematem. I tutaj widzimy jednoznacznie, że ta kobieta, znając niewiele innych metod, skierowała ostrze wroga w przeciwną stronę. Tak, żeby ochronić dzieci Boże przed niebezpieczeństwem. I to jest bardzo podobne do tego, co uczymy się z pierwszego listu Jana, że mamy miłować braci i siostry nie tylko słowem, choć tutaj słowo zadziałało, słowem w tamtym znaczeniu nie tylko opowiadając, jak to my kochamy braci i siostry, ale też działaniem, które ma ochronić lub pomóc wierzącym. I sama zaś w 6 wersecie widzimy, zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Czyli widać, zrobiła nie tylko jeden krok w celu oddalenia pogoni od swojego domu, ale na wszelki wypadek, gdyby jakieś wścibskie oczy chciały donieść wrogowi Bożemu, gdzie oni są, dała im bezpieczną kryjówkę na dachu i zrobiła wszystko, żeby się nie rzucali w oczy, bo przykryła ich łodygami lnu. Wyznaczeni tedy mężowie, 7 werset nas informuje, gonili za nimi, oczywiście dotarli do Jordanu, dotarli daleko, pogoń, gdy wyszła, to zamknięto bramę miasta, żeby przypadkiem nie wdarli się z powrotem, jeśli byli na zewnątrz, albo żeby nie mogli wyjść na zewnątrz, gdyby byli dalej w środku. Czyli widać, że nie do końca ufano tej informacji od Rahab, ale na tyle, na ile ona mogła wprowadzić w błąd ta informacja, to się tutaj to wydarzyło. I widzimy teraz bardzo ciekawą rozmowę siostry Rahab z braćmi. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach. Czyli widać, chciała mieć z wierzącymi społeczność. Nie była taką osobą, która nie skorzystałaby z okazji porozmawiać z przedstawicielami ludu Bożego. I jak widzimy, rzekła do nich, i to są bardzo ważne słowa, które pokazują na jej wiarę. Po pierwsze, wiem. Czyli nie wydaje mi się, mam wrażenie,
słyszałam. Nie, ona wie. Ma wewnętrzne przekonanie, wie. Gdy my coś wiemy, to na przykład weźmy pierwszy list Jana. Piąty rozdział. Trzynasty werset. Pierwszy jest Jana 5:13. Jest tutaj to słowo wiemy. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czyli są pewne rzeczy, które są czymś, co można by określić wiedzą. Nie tylko przypuszczeniem, nie tylko sympatią, nie tylko wrażeniem, nie tylko przeświadczeniem, ale są pewne elementy, o których możemy powiedzieć wiem. I właśnie ona użyła tego bardzo mocnego słowa wiem. Czyli nie, ona już jest po etapie poszukiwań. Ona już tutaj nie szuka Pana, ona go znalazła. Ona nie zastanawia się, ona już wie. Ona w tym momencie, tak jak powiedział to Jakub, jest usprawiedliwiona. I ona wie, że Jahwe jest jej Bogiem. Jest zbawiona raz na zawsze. Od wieków zawsze Ewangelia była taka sama. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, usłyszał strażnik więzienny. A będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wiemy o Noem, że było powiedziane, znalazł Noe łaskę w oczach Pana. Więc zawsze droga jest ta sama. Dyspensacje się zmieniają, ale jeśli chodzi o tą kwestię zbawienia, zawsze jest uwierz, a będziesz zbawiony. Uwierz w Boga, uwierz Bogu, przestań wierzyć sobie, zaufaj Bogu. I ona przestała ufać swojemu politycznemu układowi, wzgardziła tym wszystkim, co reprezentował jej król, co reprezentowało jej państwo, czyli można by powiedzieć, że cały zakres jej ziemskiego bezpieczeństwa ona tym jak najbardziej już zgardziła, bo w tamtych czasach to właśnie takie miasta były ostoją bezpieczeństwa. Ktoś, kto mieszkał tak jak Abraham w namiotach, musiał mieć 318 swoich urodzonych w swoim domu ludzi, którzy byli gotowi chwycić za miecz i bronić. Czyli można by powiedzieć, że jeśli ktoś nie był w jakiejś zorganizowanej społeczności, to z ludzkiego punktu widzenia był wydany na to, że albo zagrożą mu zwierzęta, albo zagrożą mu ludzie. I ona wzgardziła tym, bo ten król, gwarant jej bezpieczeństwa ziemskiego, miał do niej prośbę, a ona wolała uchronić dzieci Boże ze względu na to, że Pan, o którym wiedziała, że jest jej Panem, to ten właśnie fakt był dla niej ważniejszy. I tutaj wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas, mówi tu o tej całej społeczności, na nas strach przed wami, i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Ona zobaczyła, że cały ten dookoła świat boi się, że coś się stanie. I to jest ta kwestia, którą widzimy, że jest pewnego rodzaju wiedza, która zbawia, wiara, która zbawia. I ona właśnie jest przykładem tego, czego doświadczyła Rahab. Ale jest też wiara demoniczna, która jest wiarą w fakty, ale nie powiązana z zaufaniem Bogu. I to tego doświadczyli mieszkańcy tej ziemi. Oni drżeli,
przed Izraelem. Przerażeni byli. Zamiast, tak jak Gibeonici gwałtem się wedrzeć do Królestwa Bożego, czyli podstępem udać, że jest się gdzieś z daleka, wiedząc, że tych wszystkich z bliskich ziem czeka zagłada, to oni woleli tutaj stawić opór. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. To był wielki cud. Wysuszenie wody Morza Czerwonego. Dziś, gdy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, wysuszenie wód jednej z rzek po zniszczeniu tamy dopiero spowodowało, że tam były możliwe dalsze próby przeprawy. Oczywiście dzisiaj technologia jest dużo bardziej posunięta niż w tamtym czasie, ale to jest poważna przeszkoda i ci ludzie widzieli to jako cud. Nawet mieliśmy kiedyś taką kartkę z kalendarza, gdy właśnie była sytuacja, że młodzi ludzie czytali w szkole o tym, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, gdyż Bóg wysuszył wody Morza Czerwonego. I jakiś ateista widział tą młodzież czytającą Biblię, jak wykrzykuje chwała Panu, aleluja, i zainteresował się, co was tak tutaj poruszyło. A oni mówią, no niech Pan zobaczy. Bo to był kraj komunistyczny i to był jakiś funkcjonariusz, który był przejęty tym, że młodzież przypadkiem nie wierzyła w Biblię. Więc wyjaśnił im, że przecież w tym miejscu Morze Czerwone, to takie suche chaszcze, tam w zasadzie nie ma czego wysuszyć. Ta woda to tam była po kostki i jak dzień posuszyło słońce, no to już było całkowicie sucho, więc sobie przeszli. No i młodzież tak, no dorosły, poważny człowiek, więc widocznie wie, co mówi, więc tak ucichli. Ale następnego dnia ten profesor, czy tam funkcjonariusz, bo nie pamiętam, kim on był tam, widzi, znowu ta sama młodzież na przerwie czyta Biblię i podskakuje z radości. Aleluja, chwała Panu, ale wspaniałe wydarzenie. No i znowu zainteresował się, co się stało. Przecież już wam wyjaśniłem, znowu czytacie tą książkę, ale przecież Pan powiedział, że tam było tak sucho, że tam jak nie było jak po prostu czego nawet wysuszyć, a niech Pan zobaczy, Faraona razem z wojskiem i wozami wrzucił w morze i oni wszyscy potonęli. Izrael przeszedł faktycznie po tym suchym, jak Pan powiedział. No ale skąd nagle tyle wody się tam wzięło? To tylko Bóg mógł tak wspaniały cud uczynić. Więc to był cud, bo jeśli cudem nie było przejście po suchym, to cudem było zatopienie Faraona. Jeśli cudem nie było zatopienie Faraona, to cudem było przejście. Nie ma możliwości, żeby koło tego cudu przejść obojętnie. Jest to niesamowita kwestia i faktycznie ona się tutaj, Rahab, na ten cud powołuje. Było to tak znaczne, że wszyscy dookoła o tym słyszeli. Wszyscy dookoła o tym wiedzieli. I ludzie wiary stwierdzili, od dziś Bóg Izraela jest moim Bogiem. A ludzie niewiary zareagowali drżeniem, przerażeniem, bali się. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. I teraz widać, że Rahab właśnie wyciągnęła z tego wnioski wiary. No skoro Pan jest Bogiem, to nie ma innej opcji, ja muszę trzymać z Jego ludem. I przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dacie mi porękę.
że zostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry, wszystkich moich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Nie wiemy, jaki stan serca był tych ludzi. Nie wiemy, czy oni byli tak samo wierzący jak Rahab. Pismo wymienia Rahab. Nie wymienia Rahab i towarzyszącej jej rodziny. Być może oni skorzystali z tego ratunku, który im Rahab zapewniła przez swoją wiarę i po prostu pomarli w ich grzechach. A być może kogoś z nich spotkamy w niebie. Może spotkamy w niebie wszystkich. I rzekli wtedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was. Jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, bo oczywiście rozgłoszenie tej sprawy w tamtym momencie zniszczyłoby wszystko, dlatego tutaj ten warunek postawiony. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, także jest to konieczne, bo bez tego, że Pan da tę ziemię, nie byłoby potrzeby ratunku, bo wtedy nie będzie jak tego zrealizować. Okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Tak samo fakty zbawienia potrzebują pewnych wydarzeń. Konieczne było, żeby Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Gdyby Pan Jezus nie umarł na krzyżu, to daremna by była nasza wiara i daremne by było nasze oczekiwanie zbawienia. Gdyby Pan Jezus nie powstał z martwych, 15 rozdział 1 listu do Koryntian mówi, nie byłoby w ogóle sensu. Bylibyśmy najbardziej godnymi pożałowania ludźmi i zalecenie apostolskie dla takich byłoby jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. No ale Chrystus zmartwychwstał, a wcześniej umarł na krzyżu i został pogrzebany. Więc tutaj też, żeby doszło do tego zdarzenia, o którym oni rozmawiają, musiało dojść do pewnych faktycznych wydarzeń. Faktów, które musiały nastąpić, czyli po pierwsze musiała być kwestia taka, że Pan wyda tą ziemię, a po drugie, że ona nie zdradzi ich tajemnicy. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający, czyli zatroszczyła się o to, żeby faktycznie dali radę uciec. Znając lokalne stosunki, była przejęta tym, żeby faktycznie uratować ich od tego, co mogłoby się zdarzyć, gdyby ich rzecz wyszła na jaw. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a twego ojca i matkę i braci, całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy, ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. I teraz widzimy, po pierwsze, czerwona lina wskazuje nam na krew Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto jest pod osłoną krwi Chrystusa, jest bezpieczny. To jest trochę podobne do tego, co dzisiaj czytaliśmy w pierwszej części, gdy była mowa o sytuacji, że gdy ujrzę krew, minę was. I teraz, jeżeli mamy tą sytuację, to sobie wyobraźmy, że każdy, kto był w tym budynku, jeśli tam była lina, to był bezpieczny. I nieważne były jego wewnętrzne uczucia. Przecież ten ojciec, ta matka, ci bracia mogli mieć troszkę słabszą wiarę, o ile w ogóle mieli w tamtym momencie wiarę, ale ponieważ chcę użyć tutaj to jako przykład pewności zbawienia, to tą pewność zbawienia cielesnego tych, którzy byli w tym domu, użyjemy jako obraz pewności zbawienia wierzącego.
I teraz, jeżeli oni mieli wątpliwości, czy na pewno nas ci Izraelici ochronią, czy na pewno nikt ktoś nie wejdzie, to przecież dopóki byli w tym budynku, ich uczucia nie miały znaczenia. Natomiast gdyby wyszli z tego budynku, nawet z pełną pewnością, że nic im nie grozi, to mogliby dostać jakimś odłamkiem, jakąś strzałą, jakimś mieczem. Czyli jeżeli ja jestem zbawiony, bo uwierzyłem w Pana Jezusa, tak jak czytaliśmy z pierwszego listu Jana, 5:13, że możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne. Jeśli ja wiem, że uwierzyłem Panu Jezusowi, wiem, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, wiem, że Pan Jezus obiecał, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, to jestem bezpieczny. Nawet jeśli teraz zacznę się bać, nic mi nie grozi. Banie jedynie spowoduje, że mój komfort życia spadnie z powodu mojego głupiego zachowania. Bo przecież Pan Jezus się nie zmienił. Pan Jezus umarł za moje grzechy. Pan Jezus jest doskonałą ofiarą. Jestem pod osłoną Jego krwi. Moje uczucia nie mają związku ze zbawieniem, tylko fakty, które nastąpiły w historii, gdy Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze za mnie. I ja jestem uratowany przez Niego, niezależnie od tego, czy się szamoczę, jak przerażona jakaś istota, która boi się swojego cienia, czy też właśnie korzystając z tego, że jestem pod osłoną krwi Chrystusa, mogę mieć pełny spokój duszy i w radości kroczyć przez życie. I to jest zachęta dla każdego wierzącego, żeby pamiętać, że Jezus jest doskonałym Zbawicielem. On raz za grzechy umarł. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga. I możemy jako dzieci Boże radować się każdego dnia tym pokojem Bożym. Nie bój się, to są najczęstsze słowa, które możemy skojarzyć z osobą Pana Jezusa. Tyle razy mówi: nie bój się, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I Pan Jezus, umierając na krzyżu, będąc złożony w grobie, zmartwychwstawszy, będąc wzięty do nieba, zasiadłszy po prawicy tronu Bożego, będąc arcykapłanem, wszedł tam do właśnie domu Ojca jako pierwszy człowiek i w ten sposób nam przygotował miejsce. Od tamtej pory wszystko już jest gotowe. Czeka tylko na to, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. I to są fakty. Jeśli ja do tych faktów dołożę swój strach, nic nie popsuję, bo moja ludzka filozofia nic nie jest w stanie zmienić w Bożych planach, ale zniszczę swój komfort, który Bóg chce, żebym miał, bo On chce, żebyśmy jako dzieci Boże w pełni radości, w pełni pokoju kroczyli razem z Nim, ciesząc się Jego społecznością. I dlatego mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w błaganiach powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Więc nie mamy się czego obawiać. Nie wychodźmy też z drzwi domu na zewnątrz, jeśli po prostu tutaj mamy 19. werset. Bo każdy, kto chciałby teraz budować swoją relację z Bogiem na podstawie czegoś, co nie jest łaską, wypada z łaski i naraża się na niepokój. I zaczyna budować swoje życie
na złej podstawie. W przypadku tej historii z Jozuego oczywiście tutaj nie ma pewnego i pełnego przełożenia, bo tu groziła śmierć. Dziecko Boże, nawet jak wypadnie z łaski, nie straci swojego zbawienia. Po prostu niszczy swój komfort życia. Niszczy swoją pewność zbawienia. Niszczy swoją radość bycia dzieckiem Bożym w Chrystusie. I ona rzekła, jak powiedzieliście, 21 werset, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. I czytałem kiedyś takie opracowanie archeologiczne, które było raportem z tego miejsca, gdzie Jerycho się znajdowało, pierwotne, to, które po prostu było w tamtym czasie, bo jak wiemy, później w czasach Izraela odbudowano Jerycho w trochę, według tego dokumentu, innym miejscu i znaleziono mur, z którego była chatka. Jeżeli ten raport faktycznie odnosił się do tego miejsca, to jedna rzecz była znamienna, że z całego muru, bo było widać ślad tego muru, według tego raportu, tylko ostał się jeden domek i z jego okna występowała taka nić, taka właśnie lina. Oczywiście ona już teraz była wypłowiała, gdy ją znaleziono. Natomiast badania wskazały, że miała ślady szkarłatnego barwnika w sobie. I oczywiście może to być przypadek. My nie potrzebujemy takich potwierdzeń swojej wiary. Ale jest to ciekawostka, która jest ciekawa. Dlatego o niej wspominam. Więc widzimy wyraźnie, że podstawą usprawiedliwienia jest, aby samemu w swoim sercu rozstrzygnąć, że Pan jest moim Bogiem. Wiem, że Pan jest moim Zbawicielem. Wiem, że On dał swojego Chrystusa za mnie. Wiem, że mam życie wieczne, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest pewność. Jak Bogu wiedzieć, Jezus jest mój. Jak ta świadomość słodzi mi znój. I mamy pełno takich zapewnień w Słowie Bożym, które pozwalają nam śpiewać tak radosne pieśni, jak krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, wolnym ja. Z wszystkich grzechów uwolniony jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. I te pieśni oczywiście mogą być wyuczone i śpiewane z ciężkim sercem przez osoby, które robią to, bo nie wiedzą, że mają życie wieczne. Nie mają pokoju bezbożnicy. Ale prawdziwe dziecko Boże cieszy się tymi faktami, które spowodowały, że może wiedzieć raz na zawsze, że sprawa zbawienia została rozstrzygnięta. Wiemy ze Słowa Bożego, że my jesteśmy jako Kościół w uprzywilejowanej pozycji. Efezjan mówi, że przed założeniem świata Bóg nas wybrał. I to jest fakt, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. O tym czytamy w Efezjan 1 rozdział, 4 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.
I w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. Przed założeniem świata byli wybrani wszyscy chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa od momentu powstania Kościoła w dniu wywlania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy aż do pochwycenia. Inni ludzie nie wybrani przed założeniem świata, tak jak właśnie Rahab, tak jak właśnie Noe, tak jak właśnie Dawid, są wymieniani w Słowie Bożym jako zbawieni, ale oni nie byli wybrani przed założeniem świata. Oni nie są częścią Kościoła. Ale w dniu pochwycenia, jak czytamy w Tesaloniczan, pierwszy Tesaloniczan, tutaj mamy 4:13. Oni będą zabrani z nami. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Rahab już na pewno zasnęła. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I będziemy zabrani wszyscy razem, zarówno ci, którzy są wierzącymi czasu Kościoła, jak i ci, którzy uwierzyli w Boga jak Abraham i przez to zostali usprawiedliwieni, i jak Rahab, jak Nebukadnezar, jak Noe, jak też czytaliśmy o wielu innych świętych, wymienionych też Hebrajczyków 11 rozdział. I potem wypełnione będzie to, co jest w liście Judy powiedziane o proroctwie Henocha. Henoch zapowiedział, że przyjdzie Pan razem ze świętymi na ziemię, aby dokonać sądu. I nie mogę znaleźć numeru wersetu, jeśli ktoś by mi podpowiedział, będzie mi technicznie łatwiej. To jest chyba 15. Tak, 14. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. I tutaj widzimy wyraźnie, że Pan przychodzi z tysiącami swoich świętych. W Tesaloniczan czytaliśmy, kiedy ich zebrał. 7 lat wcześniej, 7 lat później przyjdzie z tysiącami swoich świętych, między innymi z nami, którzy jesteśmy z czasu Kościoła, ale także będzie z nami Rahab, będzie z nami Noe, będzie z nami Lot, będzie z nami Abraham, będzie z nami Adam, będzie z nami wielu innych wierzących, którzy uwierzyli Bogu i to zostało im poczytane ku usprawiedliwieniu. W Dziejach Apostolskich 14 rozdział, werset 16. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Dzieje Apostolskie 14:16. Oraz list do Rzymian, 4 rozdział, werset 15. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Modlitwy, Panie, wysłuchuj.
gdy z wiarą zanosimy je przed Ojcem, wciąż nas zastępujesz i opiekujesz nami się. Bezpieczny, pewny jest nasz krok, gdy na Cię kierujemy wzrok. Krzyż dobrowolnie za nas niosłeś, przed nami idąc jedziesz nas. Moc wroga możnie za nas niosłeś, Tyś dla nas jest na każdy czas. Pomocy swej nam zsyłasz strój, aż zakończymy dobry bój. Przywilej dany jest nam w Tobie, stać stale za obozem Tym, nieść chętnie hańbę Twą na sobie i wiernie zdążać śladem Twym, poświęcić chwale Bożej się, aż wiedziesz nas w spocznienie swe. Jakąż miłość oglądamy, Jezus Chrystus modli się, wierząc w górę spoglądamy, gdzie On za nas prośby śle. Orędownik nasz przemawia do swojego Ojca tam, to za nami On się stawia, aby błogosławić nam. Wszedł On do niebieskiej chwały, zajął tam od Ojca tron. W dostojeństwie swym wspaniały zastępuje tam nas On. Pełne pragnień serce Jego pozostaje w każdy czas. Wśród burz groźnych życia tego wzmocnić, błogosławić nas. On za dusze nasze prosi, bez męczenia Ojca tam. W serca nasze pokój wnosi, zwilża rosą serca nam. Szatan skarży tam przed Bogiem, możesz oleć tutaj wróg. Ręce Pana są wzniesione, któż by nam zaszkodzić mógł? Któż pojmie głębię Twej miłości? O Panie, co kazała Ci opuścić niebo wspaniałości, dom Ojca, abyś poniósł Ty szyderstwo, bicie, hańbę,
czyż mocarze silni w górze, stworzenie dzieło ręki Twej, świątyni Twojej wierni stróże, obwieścić mogą słowem jej, ta miłość niosła w nędzy tu, śmierć Ci na krzyża pniu. Lecz Ci, co niegdyś tu w ciemności i w grzechach żyli, sławią ją, a teraz dziećmi są światłości, najlepiej mogą pojąć to, jej moc, co dała Tobie nas, z triumfem czcimy wraz. Twa modlitwa nieprzerwana daje wciąż nam ufność tę. Gorycz przez nas w czymś widziana, słodycz nam zamienia się. Każdy ból pomagasz nosić, cierpień moc rozumiesz sam. Każdej chwili za nas prosić, chcesz swojego Ojca tam. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki dać go.